Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Łapki w górę, komentarze oraz subskrypcja. Nazywam się Czecho. My oczywiście kontynuujemy sobie historię z naszej gry Fallout. Tam, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku, misja z gulami, zabić gulę. Poszedłem metrem, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Chłop do mnie celuje z broni i tutaj będziemy kontynuować tam, gdzie skończyliśmy, tu. Funny business, unless you want to get shot. No funny business until you get shot, albo coś takiego powiedział. Nie zdążyłem przeczytać w sumie, bo od razu tylko jak wbiła się jakakolwiek interakcja to fast escape, fast OBS odpalam i jest miodzio. Jest taki problem. Jest giga problemus. Problemus nazywa się What are you doing here? It's not safe for your kind over mało here. miejscus na dyskus. Ja tu tylko przejazdem. Ja do Royala Philipsa. Is he expecting you? Well then, run along. It's not wise to keep Roy waiting. Has a bit of a temper, that one. You Kurde. watch yourself. A więc co robisz w tunelach I've metra? been stomping around with Roy and his gang of misfits. Roy's a no-nonsense, take-no-prisoners kind of guy. He heard about this Tenpenny asshole, and now he's trying to get us in that tower. He's hatching some kind of plan to kill all those bigot bastards. Believe it or not, I used to vacation there. Ja myślałem, że oni koksem są. Oni tu kurwa jakiś plan robią. Ty, nie planowałem ich zabijać, ale w takim razie. A więc powiedz, jak to jest być gulem? I wasn't always like this. I was a goddamn scientist. We were doing great things. Ale dostałem Amazing fleszem things. w postaci światła. Sure, sacrifices were required. Some people got hurt. But we were making real progress. Then those goddamn bombs dropped. Karma's a real bitch. You'd be wise to remember that. No nie, no. Proszę, nie odbierz tego źle, okej? Figures. He's Tenpenny's adorable lapdog, isn't he? So what's your angle in all this? Okej, rozluźnij się, to tylko ostrzeżenie, nie groźba, nie zabijecie. Chcesz jeszcze coś powiedzieć, zanim wyruszę na spotkanie ze stwórcą? Nie no, rozluźnij się, to tylko ostrzeżenie, nie groźba, nie That's zabijecie. awfully decent of you. Even if we already knew those bigoted bastards wanted us dead. Talk to Roy Phillips. He might be able to help us out. No dobra, coś czuję, że jak on teraz to powiedział, to jak pomogę tym gulom, to ostatecznie ci właśnie chłopy z tego zginą. Takie mam dziwne przeczucie. Czy ja mogę iść z tobą? Mam nadzieję, że. Czy to tutaj jest? Mam to gdzieś na mapie? Niby mam. To tymi tunelami? Możliwe, że tak. Chyba tak nawet. Prawdopodobnie. No, coś chłop o jakichś bombach mówił. Ja nie za bardzo go słuchałem. Dobra, idziemy, kontynuujemy sobie historię. Zadania. Zabij Royala. Co? Jego zwolni. Ale ja nie chcę. Czy mówiłem, że pokojowe tego znajdę, a nie, że zabiję. Ale zobaczymy. To chyba już znamy odpowiedź na moje tutaj przemyślenia odnośnie tego, czy. Że nie chcę go zabijać w sumie. Tej misja mi tak mówi. To coś czuję, że może być ciężko. Ciekawe, co mnie teraz zastanowiło. Czy gule zdziszałe będą strzelać do zwykłych guli? Znaczy będą rzucać się na zwykłe gule? I czy zwykłe gule będą nadupcać do tego? Nie, czy no, te zwykłe do tych zdziczałych czy będą strzelać? Tak, o to mi chodziło. Siema, a ty wydawałeś się giga miły. Yes. What do you want? A więc co robisz w tunelach metra? Biding our time, making plans, getting ready. Tenpenny and his pack of elitist wannabes can't keep us out of that tower forever. We've got rights, and we'll take them if they aren't given to us. Ten budynek może zrobić co zechce. To budynek Tempeniego może robić co zechce. Jesteś bezpieczny w tych tunelach, do czego chcesz się dostać do Tempeniego. Ghouls aren't built for luxury and comfort, is that it? You think ghouls belong scurrying around in that dark, dank, Ale underbelly się place like tego, that? bo jak You wchodzisz got w lucky. interakcję z Gierką i zaczynasz z kimś rozmawiać, to się wszystko w tle jakby zatrzymuje i to tak dziwne jest. Tak naprawdę to nie moja sprawa. Nie, no to budynek Tempeniego może robić co Not sure chce. where you come from, kid,
But out here in the wasteland, everything's up for grabs. And you only get to keep what you can hold on to. Tenpenny didn't build that tower. He found it. And took it from whoever used to own it. Now we're gonna take it from him. We tried playing nice, but they shot at us. Fuck them. It's time for them and their bigot ways to die. Powodzenia. Nieważne, wcale nie jesteś lepszy niż Tenpenny. If I'm no better than Tenpenny, then he should let me into that tower. But he won't, so I'm busting in. Nieważne, idę. That's the smartest thing you've said since you met me. Bessie? Oh, hello. I'm Bessie Lynn. I don't think you should Może Bessie będzie tutaj... głosem rozsądku. Miło cię poznać, nie martw się, u mnie wszystko, nie poskakuj mi. Miło cię poznać, Bessie, nie martw się, u mnie wszystko będzie dobrze. Roy tells me I shouldn't do that. A co robisz w tym Echmetra? He's coming up with a plan to get us into that tower. Tenpenny's. Says it's only a matter of time. He's strong like that. He never gives up. The kind of guy who makes things happen, Roy is. That's why the others follow him. Me, I just like the way he looks at me. Makes me feel pretty again. I'd go anywhere with him. A więc powiedz, jak to jest być gulem. Oh, well, it's not so bad, I guess. Once you get used to it. But it's not like before. I used to be pretty, you know. Everyone used to come around all the time. People stop wanting to be around you, though. When it starts to happen. When you start to change, I mean. Gustavo wynajął mnie, żeby cię zabić. Please don't hurt me. No właśnie bym nie chciał. Rozluźnij się, to tylko ostrzeżenie, nie groźba. Oh. Well, most people would prefer if we ghouls didn't exist. If you want to help, no właśnie, chciałbym pomóc, ale nie wtargnąć. Wolałbym tego nie robić. Szczerze mówiąc, to jedna i druga strona to chyba nie idioci. W sumie. Ale rozumiem, że to jest zemsta, więc bo oni do niego strzelali i się czuły upokorzony i w ogóle to... W sumie nie wiem, co ja mam robić. Czy w ogóle to nie chcę tej misji teraz robić, tak patrząc. Że ani nie chcę go zabijać, ani nie chcę mu pomagać. No bo oni se przejęli i znaczy, no też nie powinni strzelać. Wydaje mi się, że gorszy. Nie wiem, kto jest tu gorszy. Ale tam dupeczka nas czeka. Kurde, ciężka decyzja. Najcięższa w grze decyzja przychodzi, jeśli chodzi o ogóle tej. I jakąś misję w randomowym miejscu, który sobie znalazłem. O, idą już. A, tu jeszcze mogę tego pogadać, tak? Chyba. Pomówmy o Tenpennym? Chyba mogę ci pomóc. Nie, no nie, 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 ale widzę, że jeszcze możemy sobie z nim pogadać. A więc powiedz mi, jak to jest być gulem. Nie chcę się obrażać, nie należy do tych uprzedzonych, jakie ludzkie mózgi, tak? Wiecie, ludzkie mózgi. Sure, whatever you say. You pretentious two-faced asshole. Nie, naprawdę nie obchodzi mnie, czy jesteś gulem, czy nie. Ty jesteś uprzedzony dupko, jesteś brzydki, co z tego? Maybe I misjudged. Pardons. So yeah, people treat us like shit. But it just makes us stronger. Otherwise we ain't no different than anyone else that had the misfortune to live past infancy. Gustavo wynajął mnie, żeby cię kilka szalonych guzi mecz zniknęło z mojej ręki. I got no compassion left for those mindless freaks. But they were a nice deterrent keeping out smooth-skinned bastards like yourself. Okej, Gustavo wynajął mnie, żeby cię zabić. Is that so? He isn't man enough to do it himself. Sends a boy to do his dirty work. You think you got what it takes? Dobra. Jestem najemnikiem.
Albo nie. You picked the wrong ghoul to fuck with, kid. Żartowałem. Dobra. Dobra. No nic. Wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że ta laska nie musi zostać zabita. Dawała się całkiem miła. Nic. A czy musi być? Ucho, czyli to była dobra postać. Bo ucho dostajemy, kiedy postać jest dobra. No nie była najgorsza na świecie, tak? Mogło być gorzej. Dobra. A jeszcze zwolenników, czyli tą laskę muszę zabić. A ja bardzo nie chcę zabić tej laski. Kurwa, nie chcę po prostu jej zabić. Nie, no nie chcę tego robić. A to sam myślałem, że sobie pożartuję i wiecie, i gitara. Nie robimy tej misji, nie chcę jej dokończyć po prostu. Tyle. Jest jakaś droga, żeby tu wyjść stąd, czy ja muszę dygać z powrotem? Ale to chyba się posikam, jak będę musiał biec z powrotem, naprawdę. Dobra, no im się i tak już nie przyda. Za bardzo tutaj sprzęcior, no, nie żyją. W sumie no tak, no... No nic, myślałem, że wiecie, gadka tego, że coś się rozwinie dalej. No tak to albo mus, albo... Tak to nic bym nie zrobił, w sensie... Skończyłbym mi... W sensie nie mógłbym dokończyć misji, nie? Bo to, co bym zrobił. Nie no, nie... No, ale tak myślałem, że odblokuję jakąś może nową tutaj... Nowe dialogi. Niestety się tak nie stało. No nic, no idziemy, nie wczytujemy roleplay, wiecie jak jest. Czasu nie cofnie. Giga, cały ten czas zbieram jakieś te pale kolejowe i tak dalej, a nie mam nawet, ani razu nie miałem do czynienia, nawet nie lizłem broni, która z tych pali by strzelała, bo z tego co rozumiem. A wydaje mi się, że dobrze interpretuję rozgrywkę, to jest to amunicja. Natomiast co? Nie wiem. Co z tego strzela? Shish kebab? Może? Nie wiem. Nigdy nie robiłem tej rzeczy, no bo... I tak już jesteśmy na końcowym etapie gierki, więc... Robimy sobie misje poboczne dla beki. Gdzie ja kurde idę? O, wyjście. To jest pewnie tego, tak? A... Okej, okay. Tak? Dobrze? Źle? Nie, chyba git, nie? I tutaj w prawo powinniśmy być, tak, tempen i korytarz. Aha, te drzwi się otwiera gdzieś indziej. Interesujące bardzo. A gdzie? To pewnie jakbym któreś z misji robił. No kurwa, no daj mi grosze, mi się nie cofał. Nie da. Muszę zrobić, albo zabić laskę, albo digę z powrotem. Kurde, ile ksiąg w ogóle. Tutaj coś będzie? Wątpię. To jest jakieś naturalne wyjście dla naturalnych gości. No nie, wygląda na to, że muszę po prostu zadupcać z powrotem. Czy jest sens tu chodzić, czy zna... O, wrogowie! Możemy jeszcze zabić. Pięknie siadają te mocne hity. Jak już się odsunie chłop, to jak już uderzy raz, to nie siadają właśnie. Ale jak tak nabiega na ciebie, to jest całkiem nieźle. Czy tu... O kurwa ty. O, to jest ten jest dojebany, nie? Ten jest mocny. Ciężko go zabić. Sobie nie wyobrażam na najtrudniejszym, jakbym to robił na tym najwyższym, jak to robiłem wcześniej, grałem na tym najwyższym. Wiecie, ile bym tego góra zabijał? To jest 3 atomówki, 16 rakietnic. Tutaj? O, tu nic nie ma. Wybornie. Tutaj nie, czyli muszę dygę z powrotem. Nie chcę robić ani jednej misji, ani drugiej misji. No stąd przyszliśmy. Nie. Poczekaj. Dobra, nic nie rozumiem. Jak będę na powierzchni, to się widzimy. Dobra widzowie, w międzyczasie podjąłem decyzję, że normalnie bym tego nie robił, a zważywszy, że to gra komputerowa. Przepraszam cię, Bessie. Zważywszy, że to gra komputerowa, to zrobimy, ale to i tak muszę dygać z buta. Aha, no to z koksem.
Ale to już chyba pójdziemy, to nie jest jakiś długi kawałek, a tamtej części jeszcze nie zdążyłem odkryć. Okazuje się, że faktycznie te tunele, że chyba nawet jak zabiję teraz, to się nie otworzyły, bo ten prowadzi mnie gdzieś gierka inaczej w ogóle. Tu byłem w ogóle? A moje jakieś byłem puste. No nic, pomożemy tym bucom, żeby dokończyć misję, żeby ją zrobić, bo nosi mnie. Jak tylko. A właśnie, miałem sobie skapować FPS, kompletnie o tym zapomniałem. Jak to zazwyczaj bywa. Ty, no gdzie ja idę? Nie no kurwa, gdzie ja poszedłem? Da się tędy. Dobra, zobaczymy. Jak się nie da tędy wyjść, to FFuje i. Dobra, widzimy się zaraz. Dobra, po dłuższej w ogóle analizie w swoim mózgu doszedłem do wniosku, że wiecie, bo tam była taka opcja, że może że tam mówiliśmy, że może się warto by było neutralnie coś załatwić tego owego. I tak w sumie się teraz zastanowiłem, że zapewne chodziło o to, te chłopy tam do nich pójdą, a my to przenegocjujemy. Natomiast no stało się jak się stało. Że powiemy, że mu pomożemy i na końcu będziemy takim dyplomatą pomiędzy, ale już nie chcę mi się cować. Give me a Jest jak second. jest. Keep your panties on. Góle załatwione, niestety. W sumie to nadęte dupki, tak mam cholerną ochotę wczytać giereczkę. Ale idziemy, dobra. Gustavo. Hello. Didn't think you had it in you. Guess you proved me wrong. Good job. Knowing those ghouls are gone takes a load off my mind. Thanks. You'll be wanting the reward now, won't you? I suppose you've earned it. There's your caps. Contract fulfilled, debt paid. This don't mean we're buddies, all right? Now get going. Dobra, misja wykonana, zadanie wykonane. I co, i teraz jak będziemy jakby. Comrade, hero of the people, hello! I teraz jak będziemy wchodzić w interakcje z ludźmi, to już nie będą gadać o górach, czy jak? Idziemy do laseczki. No. Nie pamiętam z kim jakby była interakcja. Charm, I'm sure. O, z tobą? Nie. Z tobą? Nie. Tu. Siema. Herbert. Dziwne imię. Herbert. Posąg. To wszystko? Nie ma jakichś innych. No nie, mówcie. Ja myślałem, że tutaj interakcje będą, że oni powiedzą, że jestem koksem, największym dzikiem. Halo? Halo, tu baza? Nikogo nie ma. No tu nikogo nie ma. Ludzie. Ludzie. Ty. Która jest godzina tutaj? 19. Halo. Nie mogę odpocząć. Nie da się tu medytować jak w Wiedźminie. To co ja mam robić? Interakcja z tobą? Zobaczymy, może jeszcze będzie. O! A nie, to są drzwi na wyjście po prostu. Ty. Hey. Brak interakcji? Misja wykonana i tyle? Zabiłem gule, biedne gule. Evening. Cokolwiek? Things have been perfectly fabulous since you exterminated that filthy vermin. Teraz jeszcze bardziej mam ochotę to wczytać. Interakcja. Doktor Benfield. Hello, friend. Thanks for hand. Zerwali mnie, czy. O. No, przecież. Mam na myśli, że wszystko będzie w porządku. No kurde. Oni nie powinni mi teraz za darmo zrobić naprawy ciała. Dobra, nie, to. A tu mogę na przykład spać? Nie. W ogóle tu chyba nie byłem ani razu. Mi się wydaje przynajmniej. Tu. Coś, nic. Dobra, to co, idziemy. Oni powinni teraz w ogóle pracować ogólnie tutaj.
Jakieś tutaj rzeczy powinny być. Możemy kupić jakieś ciuszki chyba, czy coś takiego. Zamknięcie trudne, ale nie niemożliwe. Zobaczymy jeszcze te sklepy. My tu mieli te sklepy. 300 kapsli, pochcząp. Czyli tysiaka na plus jesteśmy z misji. W porządku całkiem. Hey, you're the one that got rid of those ghouls. Or was that someone else? No, it was you. A czemu mam od nowa? You're the one with the ghoul friends. Well, I guess they're our friends now too. It's clean and safe since those. And Tenpenny knows how to stock the lounge with the good stuff. Stop by, share a drink. Okay. Czyli mamy nowe interakcje, Lydia. Z trochę krwi na sukience. Powiedz mi o Alistarze. O właśnie, do Alistara trzeba iść jeszcze. Do Alistara pójdziemy. My husband talks about now. Do you have any idea how annoying that is? It's a lot better now with those. Dobra. A ten pogratuluje nam? Pewnie nie. Chociaż... Mozy Kielona. Nie no. Idziemy. Jest tu bar. Czemu tu nikt nie sprzedaje w clothes shopie? Halo. Chciałem się stylowo ubrać, ty. Nie mogę. Tutaj było zejście do piwnicy, o ile dobrze pamiętam. Tu jeszcze coś jest. Jemalski. Dobra. Dziomuś, komrad. Towarzysz. Ło, ty, a nie, byliśmy tu. Ale teraz tu nikogo nie ma, mocno opierdoli sejfa. Tu są tego, dobra, idziemy jeszcze, aha, to dołem chyba, oj. Nie do końca tu zamęczę spać, idziemy do tego. Do naszego szefa. Znaczy, to, nie, chłop nie jest naszym szefem, ale... Ale może... A, i dostaniemy teraz mieszkanie. Ma to sens. By tak się stało, żebyśmy teraz dostali mieszkanie, które dostałem. Za Frika, za pomoc. Miałoby to jakiś tam... sens. Gdzie to było? U? Nie. Tu. Nie. Tu. Na górę. Chyba tu. Mieszkanie? Nie. No to nic. Mogę się stąd tepnąć, czy muszę... Mogę. Dobra, to się tepniemy i zobaczymy. Ja i tak muszę zobaczyć teraz, jakie zadania nam pozostały, także... Widzimy się za chwilę. W miejscu, gdzie nie ma miejsca dla ludzi. W miejscu, gdzie tym bardziej nie ma miejsca na rośliny. A nie, czekaj. Ty, roślina. No, także jesteśmy tu, kurwa, zaraz oszaleję, wiecie ile szukałem drogi? Tutaj, chyba z pół godziny, jeszcze tak mnie cisło, na dwójęcy chłopie. A światło było oświecone. A myślałem, że ktoś był. Oaza, tak się nazywa miejsce. Kurwa, jaki na dropsach. No i mamy coś takiego. Drzewno ojciec brzoza. Wiesz, jakim jesteś i co to za miejsce. I'm Tree Father Birch, and I have the great fortune of being leader of his people, the Tree Minders. Beyond that gate
is our home, Oasis. To na mnie czeka w środku. Why he is, of course. If you'll just follow me to the pavilion, all will be explained. Może... no pójdę. Excellent. Idziemy. A ty? Welcome to Oasis, outsider. Piastunka gałęzi klon. Słuchajcie, pierwszy raz widzę w grze Fallout 3 chyba takie wielkie drzewa żyjące. To wygląda, kurwa, to nawet fajnie wygląda, nie? Fajnie, podoba mi się. Wygląda nawet nieźle. No ja też, my gdzieś mnie prowadzić. Mamy tu prawdziwe drzewa, widzowie. No i napromieniowaną wodę i tak, ale drzewa prawdziwe. O dziwo. Liściowa matka Wawrzyn. Piastunka gałęzi lipa. Piastun gałęzi lipa. No? You have no idea how overjoyed I am to see you. Normally outsiders are forbidden inside Oasis, but he has made an exception. Pierwszy raz w życiu widzę takie miejsce. No, I suppose you haven't. In fact, few who live outside of Oasis have. Everything you see around you, from the tallest tree to the smallest blade of grass, is a gift from him. Sposób, w jaki o nim mówisz, sprawia, że wydaje się, że chodzi ci o Boga. He's no mere God, my friend. Byle Bóg. He is the one who grows. He is the one who gives. And he is the one who guides. Wielki król dąb. The tree minders have a home. Retoryka, może ci pomogę, ale potrzebuję prostej odpowiedzi, kim on jest. Dlaczego nazywają się opiekunami drzew? He gives to us, so we give back to him. It's an arrangement that's worked well for almost two decades. We shun technology and embrace nature. That's the life of a tree minder. Jeśli nienawidzicie technologii, to czemu macie broń? Sadly, the wasteland is a hostile place, and sometimes we're forced to defend ourselves against it. If that means fighting with manufactured weapons, then so be it. Had he not asked to see you, you never would have gotten this close to the gate. Kurwa, no ciężko, bo z godziną mówię, wchodziłem w kółko. I tak dochodzimy do kwestii, dlaczego tu jestem. Yes, indeed it does. Sorry, I don't speak to outsiders very often, and I tend to get lost in conversation. As you approached Oasis, he said you were coming, and I was sent out to meet. Mógł cię wysłać dalej. He wishes to meet with you. Nie chodził. You'd be the first outsider to do so in a very long time. Dobra, zaszczytem będzie dla mnie poznać tę osobę. A gdzie znajduje się ta osoba? Yes. Person. To meet him, you must undergo the ceremony of purification. Once that's complete, you'll be able to speak to him. Oczywiście. To co, teraz stracimy rękę, kolejną pół mózgu. Chwilę, jak wygląda ta ceremonia? You drink the sap from the basin. Here in the pavilion, the sap will purify your mind and body of anything harmful that could possibly hurt him. I assure you, nothing harmful will happen to you. No dobra, to co? Idziemy. Take your place in front of... A mogę z wami gadać? Wydano zadanie. Łaza. Aktywacja, zbiornik oczyszczenia, został żywica. No nie wygląda super, ale lecimy. We will now recite the blessing to ward off any harm the outsider may be carrying before he. A ładnie w sumie. Aż się kolory zaczęły. Agents of destruction to the power of his divine will. Leave our homes and bodies immediately. Live no longer in them. But pass over into places where you can harm no one. In the name of his frondescence, I call jego liściastości. So that wherever you may go, you bear it with you. And diminishing from day to day, you may disappear, except where you serve the health and good purposes of mankind.
May no trace of you be found. All this, may he be so good as to grant us, who is to come to judge the living and the dead, and the world by his verdure. Amen. Soon, you will pass peacefully into sleep, outsider. And when you awake, you will witness... Nie podoba mi się to, co on powiedział. Znaczy, że nie będę mógł być już zły? Ten tragicznie, jeśli chodzi o reputację chyba na tych Capital Wasteland. Nie wiem, jak to po polsku. Słoneczne Pustkowie. Mogę wyjść? Nie mogę. Nie da się wytrychem. No dobra. Także jesteśmy tutaj. Widzę, że nie mogę używać. Żartowałem. Jednak mogę. To jest mój znacznik, więc trzeba go konkretnie usunąć, żeby mnie tutaj nie mylił. Natomiast woda jest czysta. Ciekawe, czy drzewa w sumie jakoś... O kurwa, mać. Okej, a to ciekawe. Glad to see you're finally awake. I can't believe they made you do that stupid ceremony. They listen when I talk, but they don't hear. You know what I mean? Nigdy wcześniej nie spotkałem gadającego drzewa. Neither have I. Well, I mean, I talked to Herbert, but he never really says anything back. Do you, Herbert? He kept growing around me. Maybe for calling him Herbert all the time. His name's really Bob. I think it's funny when I call him Herbert, though. Więc jesteś w potrzasku wewnątrz tego Herberta, znaczy Boba, tej rzeczy? Well, I suppose you could look at it that way. See, Bob used to ride around on top of my head. Sunk his roots right in there, you know? Well, ja wiem, czy ja i know. He got bigger than me, and then I pretty much ended up inside. Jak to się stało, że trzeba wyrastać ci z głowy? It was a long time ago. I tend to lose track. I was exploring some sort of a military base with some other people. I think it was called Mariposa. Mariposa. We were pretty deep inside and we found some weird vats of this nasty green goo. Right when we were about to leave, I think we were attacked. Last thing I remember before blacking out was something knocking my friend into the stuff. No cóż, miejmy na, a więc opiekunowie, że powiedzieli, że potrzebujesz mojej pomocy. Yes, yes, I do. Or I guess we do. Me and Bob, that is. I had you brought in here to ask a very simple favor. Oh, would you tak myślałem. Please kill me? Pewnie co chcesz dostać, kulkę brzucho czy w potylicę? Będziesz się zamartować? Oh no, 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 no. It wouldn't be murder. You'd be doing me a favor. You see, I've been stuck here for over 2 decades now. Rooted right into the ground. The only friends I've got are Bob and weirdos out there who think
god. Dlaczego się po prostu nie zabijesz? How exactly am I supposed to do that? I can barely move anymore. Thanks to Bob. I'm obviously not going to be doing anything for a very long time. Jeśli cię zabiję, to nie koncert życzeń. Jeśli cię zabiję, wszyscy opiekunowie drzew rzucą się na mnie. Oh, no, no, don't worry about them. When you decide to go down there, I'll have a little chat with Birch and the rest of the gang. They usually don't understand a word I say, but I'll make them come around. Jak mam cię zabić? Jesteś drzewem. I've been feeling rather spread out lately. I think Bob's kind of shoved my insides around some. It's hard to tell where everything is, but it's always that way with one's insides, isn't it? Anyway, I believe Bob's carried some of my organs into his root system. I want you to go underground and destroy my heart. To jest koncert życzeń. Czy mogę to najpierw przemyśleć? To nie koncert życzeń. Nie no, słuchaj, naprawdę nie chcę cię zabijać. Of all the wastelanders I had to bump into, it has to be one with a nie wiem. Conscience. Let's keep it an open invitation then. I don't want to wait until the next person visits. It could be years. Just think. Dobra. No to żegnaj, Herbercie, czy nazywasz się Bob? Dobra, mam na ciebie mówić tak w ogóle. Jak mam na ciebie mówić, Herbert czy Bob? No. Herbert is the tree. Bob is his real name, but I call him Herbert. Dobra. But I'm still in here too. Harold. Dobra, ty, ale to nie koniec. Herbert. W znacznej części jesteś drzewem, tak? Może po prostu się spalę. Oh, no. Fire would be too painful for me and poor old Bob. You keep that stuff away from us. The heart would be just fine. I won't feel a thing. Mam kilka pytań odnośnie tych jaskiń. Yeah, leave it to good old Bob to get me stuck above some caves. Now my dang feet are cold. Jak mam się dostać do jaskini? I think the best way for you to get down there. Cyprysem. A jak rozwalimy Harolda, to nie skończy się ta oaza cała? There's supposed to be some old gate or something back in the other. Obawiam się, że może tak być. Czy uważasz na coś konkretnego? Mam uważać na coś konkretnego. Sometimes I feel stuff tickling me, but I... No nie sądzę. Ale może nowe mopki do zabicia. Rozrywka. Inne góle, jakieś zielone na przykład. Chcę spytać o coś innego. Nie wyglądasz na smutnego. Dlaczego chcesz umrzeć? Imagine being stuck in one place for that long, not being able to eat or
read or to sleep or anything. In the meantime, I have these tree minders bothering me every day about things I don't even care about. And I can't stand it anymore. Hej, życie to dar, nawet jeśli trwa długo, cieszę się, że je masz. Gdyby ludzie myśleli, że jesteś Bogiem, na pewno byłoby z tego dla mnie korzyść. Pitos. Ale życie to dar. I've tried to stay happy, really. I have. Bloomseer Poplar thinks I'll live for hundreds of years, maybe even more. Can you imagine that? Stuck here for centuries? I can't do it. I just wanna be alone. Just me and Bob until the end. When I saw you coming towards Oasis, I thought I felt that you'd understand me. I guess I was wrong. Całkiem niezłe osiągnięcie widzieć jak dochodzę do oazy, jak na żywe drzewo. Maybe I'm just losing my mind from all this boredom, but I swear if I try, I can see all around me, like my eyes are every leaf on every tree. I think it's making Bob kinda jealous, cause he was the first tree in my life. Bogiem drzew. Jak ty to robisz, że to coś rośnie wokół ciebie? It's kinda embarrassing, really. Once a year, Bob decides he's gonna go ahead and start growing these weird pods filled with tiny seeds. Well, all it takes is a good wind and the seeds. Czyli nic nie będzie istnieć, dopóki jak to zniszczymy. I call them Herbert seeds. He hates that. Kurde. Ogólnie to bym zobaczył jedną rzecz, tak z ciekawości. Okej. Okay. Gdyby ludzie myśleli, że jestem Bogiem, na pewno byłyby z tego dla mnie korzyści. A, że dla niego by były. A, że dla nas, jak oni by myśleli, że my, a. And now it's completely driving me nuts. When I saw you coming towards Oasis, I thought. Możemy jeszcze wybrać. Widzieliśmy przybycie do oazy i ty nazywasz opiekunów drzew szalonymi. Yeah, you have a point there. Maybe I'm just losing my marbles from all this. Może go nakłonimy ostatecznie. I swear, if I try real, I think it's make. No, chyba nie. Chyba misja jest jedna. Opcjonalne, przez spalenie. Nie, no może nie. Dobra, chodźmy do tej jaskini. Taka jest misja.
Ale to nie będzie tych wszystkich drzew. Czy te drzewa są 2D? One trochę wyglądają jakby były 2D. Liście są 2D. Widzicie, jak przesuwacie się, liście przesuwają się wraz z wami. Dzięki temu no, może zaoszczędzić dużo miejsca, karty graficzne i tak dalej. Jakbyśmy każdy liść 3D, to by było grubaśnie. Dobra, musimy do jakichś jaskiń się dostać. Żeby dostać się do jaskiń, potrzebujemy klucza chyba, któremu komuś muszę zabrać ten klucz. Nie mogę niestety tu odpocząć. A myślę, że to są posągi. Posągi. The outsider is here to deliver us from our enemies, to keep this place safely locked away from the wasteland, not to exploit us. How can we preach about peace when all you want to do is keep his gift all to ourselves? That's not what he would want. If we allow the spread of this miracle to continue, we're putting him in jeopardy. I can't allow that. I won't allow it. Once again, my husband, we are at an impasse. I suggest we speak to the outsider. Agreed. Why else would the outsider have been allowed into the grove? Perhaps it's a test. Yes, that must be it. I know why you're here, and despite what my wife thinks, I know you'll do what's best for Oasis. After all, he chose you, and he would never want to put us in harm's way. Obawiam się, że Harold nie jest Bogiem, jest człowiekiem, który miał pecha, nie jest Bogiem Brzoza. Nazywa się Harold. Możemy sobie darować to wszystkie religijne bretnie, on nazywa się Harold. Obawiam się, że Harold nie jest Bogiem, jest człowiekiem, który miał pecha. Harold składa nietypowe prośby. Nie no, wiesz, że twój Bóg chce, żeby go zabić. Yes, I've been pondering that riddle myself for some time now, and I think I know what he's trying to tell us. The Great One's influence is growing, and soon it will break free of the confines of this secluded veil. We can't allow Oasis to call attention to itself like that. It would be the end of him. Po jego śmierci jego wpływ przestanie rosnąć. Świetnie, darmowy chrust dla wszystkich. I've had enough of your blasphemy. I've tolerated it this long because you're an outsider, but no more. If you wish to test me again, you'll find yourself banished from Oasis. Zasa nie boję się ciebie. Po jego śmierci jego wpływ przestanie rosnąć. You misinterpret his words, my friend. He wants you to extinguish that which seeks to make him vulnerable. If the same sap that you drank to purify yourself could be applied to his heart, it should stop the spread. I can promise you no harm would come to him. That's all I ask of you, outsider. Nothing more, nothing less. I love Birch. Sometimes I think he doesn't see the big picture. The spreading of his influence is not a curse. It's a great miracle. A benefit meant for the entire wasteland. A jeżeli to drzewo chce, żebym rozwalił serce, żeby drzewo mogło rosnąć dalej i rozszerzać swój wpływ, a zabić tego chłopa, który go blokuje? Nie wiem, czy dobrze to kminia. Czy kogoś tu obchodzi, dlaczego nie słuchacie Harolda, że nie słuchacie? Of course we do. He yearns to share his miracles with the whole world, to give the gift of life back to the dead wasteland. It's upsetting him to no end, but Birch can't see the pain it's causing. But now that you're here, I have a feeling the winds are about to change. Jak mogę ewentualnie pomóc? O kurwa. O nie, będą trzy wybory. Sap, also created this liniment. If you can reach his heart,
It will assist him in making his influence increase. Instead of centuries, the wasteland will become green in mere decades. Just imagine how glorious that would be. Oh wow. O kurde, 3 wybory. Opcjonalne, nałóż masie liściowej matki na serce Halorda, aby przyspieszyć jego rozrost. Nałóż sok brzozy na serce Harola, aby przytrzymać jego dalszy rozrost. Zabij Harola przez spalenie lub wejdź do podziemnych jaskiń i zniszcz serce Harolda. Kurwa mać, ale ty, wyborów jest giga dużo. Jeszcze pogadamy sobie z nimi i zakończymy tutaj odcinek. Co sądzisz o drzewnym ojcu brzozie i liściowej matce wawrzyn? Mogę prosić o klucz? Jak wyglądało twoje poprzednie życie? Wasting my life trying to seek my kurwa ziemię na tym. Beheld the splendor of Oasis. I knew I'd found a holy place. Pre-Father Birch allowed me to stay and I've been here ever since. Co trzeba zrobić, żeby zostać opiekunem drzew? Actually, you already did some of it. I had to do the ceremony and meet with the Great One. Then Tree-Father Birch taught me everything I needed to know about Oasis and how it has to remain a secret. That's why I'm so worried. I just think letting this place spread into the wasteland would be an unwise decision. Chyba masz rację, kto wie, co by się stało z tym miejscem. A co jeśli nie wszyscy opiekunowie drzew zgadzają się z tobą? Liściowej matce nie spodobają się twoje słowa. My opinion is my own. That's one of the founding ideals of the tree minders. Being an outsider, I'd expect you not to judge our laws. Ale ty, ale koza, chciałbym, aż naprawdę będę musiał na końcu sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądać ze wszystkich, jakby wszystkie zakończenia. No coś czuję, że to jest fajna misja rozbudowana. Przypomnij mi jeszcze, co się robi, żeby zostać opiekunem. Otóż mówiłem, było gadane. Dobra, muszę iść. Moi drodzy, widzimy się jutro o godzinie 16, bo nie widzimy się jutro o 16. Odcinki, w następnym odcinku się widzimy, ja tylko przypomnę łapkę w górę o komentarzach oraz o subskrypcji, o tym, że możesz, wpaść na linki w opisie. Jutro się widzimy albo coś, w następnym odcinku, w każdym razie do zobaczenia, muszę zmienić to, bo ja często zmieniam raz 15, raz 14. Faktycznie teraz było o 16, ale jak już to widzicie, to o 16 pewnie nie jest, tak się zmienia często. Do zobaczenia, miłego dnia oraz miłej nocy, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć.